Lisie Naprawianie. Zaczynamy! I macie tutaj niezwykły, piękny widok rzadko spotykanego w ogóle zjawiska, czyli nagrywania minidysku. Przyszedł minidysk, wrzucimy parę piosenek i później będziemy mieli taką mowę końcową Diory WS504B, ponieważ coś tam z nią nie do końca, ale to wytłumaczę za moment. Zostańcie ze mną, hej! Może niektóre rzeczy będzie ciężko zobaczyć na kamerze, ale podczas wczorajszego używania wzmacniacza udało nam się zaobserwować konkretną różnicę. Otóż na tym tonie 30 Hz, może dziwnie wygląda, może słabo będzie widać, mamy 133 poboru i ogólnie ta membrana wydaje się, że bardziej lata, czyli to jest ta z tą wymienioną końcówką mocy. Dobra, i teraz mamy, kończy nam się test, ale puścimy go jeszcze raz. Mamy tak, prawy kanał, to mamy pobór 101 watów. Mamy film i teraz sobie zmieniamy na drugi nasz kanał. I jest to 77 watów. Czekajcie, on chyba odwrotnie podłączony coś. To teraz użyjemy jeszcze DFAT i puścimy test jeszcze raz i zrobimy sobie w opcjach szybkość odtwarzania, damy 0,25. iPhone bez problemu to robił, więc Samsung to już czajs, iPhone też. Dobra. Mamy tak, DFAT. Ten kanał, który mocniej drży, pobiera 63 W na tym. Ten kanał, który mniej drży, pobiera 50. No dobra, przy tej częstotliwości nie ma takiej różnicy. Więc dlaczego ten drugi kanał pobiera inaczej? Dlaczego? To jeszcze... Jak widzicie, jakieś nierówności występują, więc może być to spowodowane oczywiście różnicami w scalakach, więc można powiedzieć, że sprawę mamy niestety dalej niedomkniętą, czyli co, dalsza seria naszego WS504 jakaś pewnie będzie za jakiś czas, na razie nim gramy. Niestety na 220 V. Blu-ray się na mnie, minidysk się na mnie gniewa. Ale nie wiem, czy widzieliście, że jak się to włączy po optycznym, to on sam sobie rozdziela piosenki i w ogóle on strasznie dużo wie. Dobra, miłego dnia. Idę się zapić mlekiem, zapłakać i trzeba żyć dalej.
Do usłyszenia. It's a good show.